Siemka, jest czwartek, mamy już Dragonflight 4 dni z nami. Od poniedziałku zaczęła się ostra gra i rywalizacja, ale nie u wszystkich. Jest dużo osób, które mają 70 level i jest wiele osób, mam nadzieję, takich jak ja, które jeszcze nawet nie mają 65. Nagrywam wam się na szybko, bo mój syn właśnie śpi na dole. Mam chwileczkę, żeby się nagrać i żeby kilka słów dodać od siebie w tym całym rozgardiaszu, który teraz panuje w WoWowych serwerach. Zapraszam was do mojej pogawędki. Gram sobie z moim przyjacielem, papa moją Jojo. Krzysiu ma zawsze dość konkretny i porządny input. Ostrzegam, że jest dość wulgarny język w naszym filmiku, jak zawsze podczas gry. Dużo jest rzeczy cenzurowanych, ale uważam, że warto też posłuchać. Opowiem mniej więcej o problemach z VR-em, o tym, jak bardzo podoba nam się Dragonflight so far. Opowiem wam o tym, czego lubimy, co nie lubimy, o kilku naszych pomysłach, a także o pewnym bugu, który ja spotkałem, gdy nauczyłem się obsługiwać smoka i który nie wiedzieliśmy jak rozwiązać, dopóki ktoś nam nie popowiedział na gildiowym czacie. Także nie przeciągam, zapraszam was do oglądania i enjoyowania się grą Dragonflight. Pozdro 500, 2800, nie wiem, gdzie się patrzy, czy tu, bo testuję nową kamerę, czy tu, bo robię to na starej. Pozdro. Chyba nie muszę wam dodawać, że filmiki, w których gram z kumplami i rozmawiamy, są mocno cenzurowane, bo tam jest dużo chamstwa i wulgaryzmów i materiałów, które nie nadają się do oglądania przez nasze żony. Na moje nieszczęście lub szczęście, moja żona nie jest osobą, która mnie mocno supportuje w tworzeniu tego kanału i na pewno nie ogląda większości moich filmów, więc specjalnie nie wycenzurowałem tam jednej małej rzeczy. W tym filmiku ona zajmuje kilka sekund, na ten prawie godzinny film kilka sekund jest nie do znalezienia, szczególnie dla niej. Jeśli ktoś z was trafi na ten kawałek i uda się go idealnie zidentyfikować, który to był właśnie moment, dajcie suba oczywiście, łapkę i zostawcie komentarz. A dla osób, które to dobrze zidentyfikują, wylosuję 30-dniowy abonament na Warcrafta. Ale czuję, że będzie mi się mega podobać. Uderzyli chyba we wszystkie, kurwa. Na razie z tego co widzę, to uderzyli we wszystkie moje tony, nie? Tak, na przykład? No bo ja lubię takie typowe, kurwa, fantazy, krainy, góry, lasy, wiesz o co chodzi? Typowy, prosty człowieczek jestem, kurwa, nie? Mhm. Nie jakieś, kurwa, Shadowlandsy, kosmosy, legiony, kurwa, inne planety, tylko ja, kurwa, lubię las, skały, kurwa, i takie rzeczy, a tutaj wszystko jest takie na razie, nie? To fakt. Mi się właśnie teraz ta kraina, w której jesteśmy na początku, bo tutaj robię jakieś poboczne questy dla jakichś smoków, archeologów. Też to robiłem, no. No, kojarzy mi się z BFA. Tak, no, w ogóle jest. I BFA jest jedno z których bardziej mi się podobało, bo te krainy były właśnie takie fajne, kurwa, zwykłe. Woda, strumyczek, lasek, nie? Trochę Pandarii, no, bo teraz, sorry, bije takie, kurwa, coś jak, kurwa, mur Rocky skrzyżowany z Critersami, takie te, i one były właśnie w Pandarii. Takie te Critersy, sorry. Chuj, podchodzę do tego w ten sposób, że nie będę się gonił. Tylko będę robił wszystkie questy, kurwa. Ja właśnie to samo. Żadnego, kurwa, speedrunu, bo przecież bez sensu. Ja i tak gram mało, więc... No... Bez sensu takie zrobić. Ja to samo. Tym bardziej, że teraz jeszcze się tak nakręciłem z tą budową, że średnio mi się chce grać, już bym poszedł coś robić, nie? Aha. Chciałbym dojść, kurwa... Daj mi parę minut, bo chciałbym dojść odblokować tego jebanego smoka, bo wczoraj w nocy wszyscy, kurwa, odblokowywali smoka, a ja do tego momentu nie doszedłem. Ale jakiego smoka? O co chodzi? Mount? No to Drake'a swojego. A, okej. Widziałem, że na czacie w gildii cały czas leciał achievement, że tam new friend, coś tam i tam było unlock your protor Drake, kurwa, i wszyscy to dostawali, to nie wiem jak zapierdalali dużo szybciej ode mnie, nie? I chciałbym dojść do tego. Ale aha, to trzeba robić story quest, tak? Najpierw? Pewnie tak. Kurwa, no dobra, to też pójdę zrobić za chwilę. Ach, w sumie to kurwa, zero paniki, przecież go zrobię tak za chwilę. Ale że robisz side questy? No. A ja też robię wszystkie po drodze, kurwa. No zastanawiam się właśnie, czy latanie będzie od razu na nim, jak go odblokujesz, wiesz, chciałem zobaczyć, nie? No. Jedyne co mi wyrzut robi, to z tym VR-em trochę, nie? Tak czasami mi potrafi gdzieś tam rzucić, mówi, no, zobacz jak leży, nie? Ładnie kurz zbiera, nie? Ja mówię, zaraz, ale mówię, to nie dla mnie, kurwa, miało być, tylko dla dzieci, a twoje dzieci nagle stwierdziły, że nie mogą grać, bo im, kurwa, niedobrze. Będzie tak samo, kupię sobie, nie wiem, trenować na tym grać i tak dalej, ale mi niedobrze i to w chuj, więc na razie leży.
A u mnie dziwka jest w chuj, bo ja bym sobie dał rękę uciąć, że mi będzie niedobrze, a mnie nie rusza nic, kurwa, nie? No masakr, ale masakrycznie. Ja nie mam, widzisz, ja nie mam choroby lokomocyjnej, a przy VR-ze jest mi tak niedobrze. To teraz słuchaj tego. Ja założyłem, że mi będzie niedobrze, bo mam chorobę lokomocyjną, stary. I tylko, kurwa, jako kierowca, jak prowadzę samochód, to mnie nie rusza, nie? Aha, no. Jako pasażer, ja jestem dętka, kurwa, od razu. Dętka tak mam. No. Masakra. I zobacz, i mogę, kurwa, siedzieć tylko z 3 godziny, kurwa, i mnie nie rusza, nie? Stary, po 20 minutach się zależy, jak gra. Jak jestem w boksu, jeszcze jaki taki trening, jak w boksu, Fit XR, to jeszcze spoko. Ale jak jakaś gra, gdzie muszę się poruszać, nie? Po 20 minutach kręci mi się w głowie i jestem taki, ta głowa mi tak kręci mi się i tak mnie boli, jakbym, nie wiem, był piany albo coś mi się jeszcze wydarzyło. Do tego sobie, że się muszę położyć spać, bo jest mi niedobrze i to jeszcze wpływa na mój żołądek, to mi zmiela żołądek, tak, że dostaję biegunki, idę do kibla ze straszką, kurwa, skręca mi brzuch. To jest masakra, kurwa. Nie miałem takich akcji nigdy w życiu. Znaczy ja jedyne to, że jak długo pogram, to się zgodzę z tobą, że jestem... Muszę się położyć do łóżka spać, bo jestem w chuj zmęczony. Tak jakby mi się strasznie, kurwa, bania męczyła, wiesz o co chodzi? Tak, no. No. I to jest jak dłużej pogram. Jak posiedzę ze 2 godziny na przykład, to jestem taki, że lekko skołowany i zmęczony po prostu, no, nie? No. Okej, no kupuję. Muszę na pewno trochę się tylko ograniczyć ostatnio z tym kupowaniem głupich gier, w które nie będę grał, o. Tak, to ja się staram to robić właśnie. I takich głupich zakupów właśnie jak ten VR, gdzie wiedziałem, że nie będę, kurwa, na tym grał. Wiedziałem, bo ja już trzymałem się od tego VR-a specjalnie daleko, bo wiedziałem, że ja nie będę grał na nim, nie? A ja się właśnie najarałem mocno. A ja nie, ja miałem w życiu, kurwa, różne Kinecty, Move'y, kurwa, V3 i inne i wiedziałem, że to jest zajawka na chwilę, a potem i tak wszystko leży w kącie. Aha. Jedyna rzecz, która mnie na dłuższy czas przyciągnęła i się cieszę, że ją mam, to jest ten Guitar Hero, nie? Aha, okej. Okay. No, ale to tylko przez to, że ja mam jeba na punkcie muzyki, wiesz, i jak tam miałem Metallica, kurwa, jakieś AC/DC i inne, no to lubiłem sobie pograć to codziennie w zasadzie, nie? Rozumiem. No, ale ja jestem zjebany na punkcie muzyki, ja muzyki słucham, kurwa, tonę po prostu, nie? No, ja też, ale widzisz, VR mi strasznie jarał i zawsze chciałem mieć, no i tylko chciałem mieć na PlayStation tak naprawdę, myślałem, że wiesz, że będzie, ten nowy VR będzie kompatybilny, ten nowy VR na PlayStation nie będzie kompatybilny ze starymi grami, nie? Ale już teraz wiem, że VR mi robi mega krzywdę, więc nie kupię tego na PlayStation, bo wiem, że po prostu będzie leżał tak jak ten. No niestety. I tak kupisz, kurwa. Ja wiem, kurwa, stary, już układam. To ja ci mogę ci powiedzieć, ty staj, kurwa, że i tak go kupisz, nie? Ja wiem, ja odkładam już, kurwa, i tak. Ale ten... No. A ja mam tak samo jak ty. Jeszcze odkładam dzieci, Jankę, to nie chodzę z żadnej imprezy, w sumie bardzo rzadko kiedyś. Jak wychodzę, to z Radkiem do kina, albo z Radkiem na piwo, tak naprawdę, i to jest wszystko. Ja jestem w domu, albo na siłowni, i nic więcej. Raz od wielkiego dzwonu, naprawdę raz na kilka miesięcy z kimś gdzieś wyjdę, bo jakiś kumpel się odezwie, że się dawno nie widzieliśmy, wiesz co chodzi? Także też nie wydaję kasy na nic, tak naprawdę, poza tymi grami. I też właśnie staram się nie kupować teraz gier, których nie używam, dlatego też na God of War czekam sobie spokojnie, bo wiem, że nie muszę mieć, bo teraz jest Warcraft, mam jeszcze Sea of Thieves i za chwileczkę będzie Wiesiek 3 Next Gen, a chcę go sobie przejść na spokojnie. Z ciekawości, wiesz, Zoli? No widzisz, a ja popełniam takie amatorskie błędy właśnie jak ten God of War, to jest dobry przykład, bo kupiłem i wcale mi się nie chce w niego grać, bo i tak siedzę na Warcraftcie, a mogłem poczekać miesiąc i kupiłbym go 100 albo 2 taniej, tak? Kumam. No tak, dokładnie. No, ale popełniłem amatorski błąd, kurwa, i go wziąłem, a teraz jak myślę o tym, żeby w niego pograć, to mi się wcale nie chce w niego pograć, nie? Ale widzisz, powiedz tak. Wczoraj wieczorem, stary, wszedłem, kurwa, levelować kurwa kolejnego Huntera, czekając aż ruszy dodatek, zamiast grać w God of War'a, nie? No, racja. I powiedz tak, mnie uratowało, mnie wydawnictwo God of War'a uratowało, bo zrobiło chujowo. No mówiłeś o tym, o tej kolekcjonerce, no, nie, tak. Że zjebali. Gdyby była figurka, jakakolwiek, stary, to za 200 funtów bym to kupił już dawno. Ale że chujowy był, jak przeciąg ten, kurwa, kolekcjoner edition. To powiedziałem, pierdolę, w takim razie nie muszę mieć. A ja się cieszę, że na to jestem odporny, nie? Właśnie na wydawanie, na kolekcjonerki i gadżety, nie? Jestem w chuj na to odporny. Wczoraj byłem w księgarni z Kasią i z Julią i taki bryloczek widziałem do kluczy, kurwa, horda, nie? Aha. Mówię, o kurwa, chciałem kupić bryloczek, bo miałem Cyberpunka i mi się rozjebał. Patrzę, 40 zł. Nie, mówię, kurwa,
15 zł bym za to dał, kurwa, nie 40. Jestem tak odporny na kupowanie gadżetów, że nie wmówisz mi, kurwa, nie ma szans. Nie musi być jakaś zajebista przecena i musi mi się zajebiście coś podobać, nie? Jeśli... Ja też się tak powoli uczę, powoli, nie? Bo z Warcraftem mam gorzej. Jestem takim fanem Star Wars, ale nie mam żadnych figurek Star Wars poza tymi hełmami i mieczem, nie? Kupowałem pod ślub, powiedzmy, pod te zdjęcia. Anka się z tego nabija. Tak, pod zdjęcia kupiłeś pod ślub. Mhm. No ale chuj, ale nie mam. Ale Warcraft tak, i teraz na Jinxie była promocja i na przykład z 58 funtów na... Z 58 dolarów na 8 dolarów jest przeceniona bluza Star Wars Squadron, nie? Z tymi, z T-Fighterami z tyłu, bardzo fajna. Więc sobie kurwa powrócę i tam kubek był przeceniony, koszulki Warcrafta, więc sobie nazbierałem ciuchów za chyba 80 funtów. I miałem zamówić, ale tak, mimo tego, że Jinx już otworzył stronę kurwa europejską, znaczy angielską i tak dalej, to dalej wysyła ze Stanów. Jak zrobiłem kurwa, wiesz, dodałem do koszyka 80 funtów, ok, zamawiam. Było free shipping, potem poszedłem do koszyka, a to mi przelicza na dolary, że to idzie ze Stanów i plus 32 czy 35 funtów za przesyłkę, plus jeszcze customs, powiedziałem, pierdolcie się. I pierwszy raz właśnie skasowałem koszyk, mówię, nie biorę, jebać to, nie? Więc powoli się odporny robię, ale to przychodzi mi bardzo powoli i z bólem. Ale gadżety coraz mniej się starego właśnie kupuję, bo leżą, nie? I tak samo gry. Ja idzie. Te potrafię, stary się tak, jestem taki zjebany, że potrafię siedzieć, mam taką stronę EMP. To jest niemiecka strona, z której kupuję koszulki rockowe, nie? Aha. No i potrafię siedzieć, kurwa, i przeglądać. Tam są różne koszulki, Star Wars głównie kupuję i rockowe. I potrafię przeglądać, kurwa, przez 3 godziny wrzucać do koszyka. Kurwa, ale zajebista. Deep Purple, o kurwa, jaki fajny Pink Floyd, nie? I wrzucam, kurwa, Led Zeppelin, kurwa, Hordę ostatnio, coś tam. Patrzę i tak. A chuj mi te koszulki, kurwa. Delete. No ale to samo. I siedzę 2 godziny i mówię tak. I tak do pracy muszę chodzić w koszuli, kurwa. Gdzie ja będę te koszulki nosił, a mam od chuja koszulek, nie? Mówię, dobra. Co, kurwa, przesyłka 10, kurwa, euro z Niemiec? Chuj mam w dupę, kurwa. No. No, więc ja jestem odporny strasznie na takie rzeczy. Ja mam problem z grami. No ze sprzętem też nie mam, bo tutaj z tą kartą graficzną to oczywiście było oczywiste, że ja ją kupię. Jak już gadam o niej tyle, to na bank, że ją kupię. Aha. Tylko, że mam potrzebę jej kupić. Nie? Jakbym nie miał potrzeby, to bym jej nie kupił. No bo Julii raz, że obiecałem, że się zamienimy na komputery, a w jej komputerze jest strasznie stara karta, nie? Aha. Bo tak jak ty masz 900, to ona ma 600, nie? Aha. 3 serie w dół, nie? Więc i tak czy siak miałem jej jakąś tam kartę kupić, nie? Więc tu po prostu jest taki ruch, który i tak musiałem zrobić, nie? Kapisz. No. Ale ja jestem odporny, no właśnie, na wydawanie, na pierdoły, to mi się wydaje, że całkiem nieźle. Przychodzi z czasem taka nauka, którą każdy musi, wiesz... Ile razy wydarzy, że się spieszę do jakiejś gry, kurwa, coś kupić, zajebistego, żeby iść na premierę, a potem tak... Wziąłem do ręki, a okej, okay, i leży. Nie, do dzisiaj nawet na jakieś promocje jakąś grę, już teraz nie pamiętam tytułów, ale na jakieś promocje, promka jest, nie wiem, z 50 na 20, biorę i do dzisiaj nie zainstalowane, nieodpalone. Ale to ja mam tak samo, a nawet teraz już właśnie się z tymi promkami zacząłem hamować, że patrzę, wiesz, Black Friday na Steamie, czy mówiłem ci ostatnio, na Playce był przeceniony abonament, nie, no. 12 miesięcy, już w koszyku miałem, nie, aha. Tylko że musiałem zmienić, przelać pieniądze na inną kartę i tak mówię, kurwa, na chuj ci ten abonament, jak i tak nie siedzisz przy tej Playce, a jak będziesz siedział przy Playce, to nie mam w ogóle w co, żeby grać online, nie? No tak. No i po co mi ten abonament, kurwa? To takie pieniądze wrzucone w błoto. Jak będę miał coś, że będziemy grali online, to wtedy, kurwa, se kupię, nie? No jest. Spoko. Powiem ci, że dobrze, że zrobiliśmy ten armor, czy wiesz, że te playpatchowe event zrobiliśmy, bo mam taki armor level, że jeszcze mi nic tutaj z questa nie przypasowało. Tak, wiem o co chodzi. No i mnie tak jak przedawał, mobki mnie tak nie piorą, jak mi tam prałe, kurwa. Tak. Ale oni to zawsze specjalnie robią, nie? Zawsze dlatego warto zrobić ten event, bo po prostu jesteś już chuj, że ci nic nie leci, tylko jesteś po prostu, nie jesteś śmieciem, nie? Tak, a ja właśnie jakoś wczesne te flipacze olewałem. Czy tam praca wróciła, czy coś, nie wiem. Czy mój bogaty social life. The convoy yielded enough eggs to begin. Go now. Infuse them with the elements. Wash away the stain of order. Work quickly. Outsiders have come.
them ashore. We cannot let them interfere. To jest właśnie, kurwa, brak diety. Patrz, jebany alien mnie rozpierdoli teraz właśnie, wiesz? O. A co? Chyba idę o te gry, bo pierdolimy głupoty, a tu trzeba pograć coś. Słuchaj, a War Mode muszę się transportować do tego, do kurwa Ogrymaru, żeby włączyć. Tak, do Ogrymaru, no. Jaka chujnia. Ja sobie zrobiłem tak, podpowiem ci. Ustawiłem sobie kamień na Dragon Isle, nie? Mhm. A użyłem kamienia do Dalaran. I z Dalaran przez portal przeszedłem do Ogrymar, a potem kamień, kurwa, użyłem ten, żeby wrócić szybko na Dragon Isles, nie? No. No bo tak, tak, rano było tyle tych, kurwa, paździuchów jebanych, że mi nie dali, kurwa, questów robić, nie? I wiesz, jeden na jeden ich rozpierdolę, ale jak już dwa na jeden, trzy na jeden mnie atakowali, to już kujnia była, nie? Wiesz co, tu był, ja to właśnie miałem właśnie Alianta i go olałem, a tutaj wbiję mopka, nawet nie zdążę sobie Alian obok i mnie zabiję, nie? Dobra, może zaraz to zrób to i może pierdolniemy tego dungeona, bo... Okej. Okay. Tu widzę, że to kurwa, te questy nie mają końca. Tak, no. To wiesz, jak chcesz, można skolejkować, ja sobie mogę tam dojechać później, nie? Ja będę sobie... Okej, okej. Okay, okay. Między dungeonami to... będę sobie tam docierał. No i mam tutaj, kurwa, 48 klatek i już mnie to irytuje, więc chyba ta karta, kurwa, dobrze, że przyjdzie. No co ci mam powiedzieć, kurwa, no lubię, jak wszystko działa płynnie, kurwa. No a powiedz, kto kurwa nie lubi, trzeba być jakimś dawnym, żeby nie lubić. Wiesz, jak masz, a szczególnie jak masz swoją ulubioną grę, tak? Nie jak grę, którą to sobie, masz swoją ulubioną grę, no to chciałbyś, żeby chodziła płynnie, żebyś mógł się wyciągnąć max detale, 60 klatek. Wiesz, ja... To powiem ci, co do samych detali nigdy nie byłem taki zjebany. No okej, okay, lubię jak są, ale nie byłem taki zjebany, nie? Ale najważniejsza jest dla mnie płynność. Jak na przykład kupiliśmy playe i się przerzuciłem z czwórki na piątkę i zacząłem w niektóre gry grać, to sobie kurwa mówię, ja pierdolę, jak ja mogłem grać w 30 klatkach, kurwa, jak to normalnie chodzi, jak slow motion jakieś, nie? Aha. A mi jakoś tak w tych 30 klatkach nie zależy jeszcze. Na 60. Może nie widzi twoje oko, wiesz? To wszystko zależy od tego, jak oko widzi, nie? Moje oko akurat to... Tą płynność widzi, nie? Już wiem, że powyżej 60 nie ma różnicy, bo sprawdzałem, aha, ale do 60 jest chuj różnica dla mnie. Chuj. Możliwe, że nie widzę, wiesz? No, możesz nie widzieć. Jest spora grupa ludzi, którym to nie robi żadnej różnicy, nie? Mhm. Chyba jestem jednym z nich. No, skoro ci się kołuje, kurwa, w VR-ze, tak może być, nie? Ale patrz, kurwa, ja mogę... Znaczy, z błędnikiem się coś zaczęło dziać niedawno, nie? Ja nie mam choroby lokomocyjnej, mogę siedzieć, kurwa, z tyłu i tak dalej, i tak dalej. Ale pojechaliśmy z 3 lata temu samochodem kumpla do Lake District, nie? No. I on miał takie, Citroena miał bardzo miękkie auto, bardzo bujało na zakrętach. Jak prowadziłem, było wszystko cacy, ale potem sobie wracałem i ja jechałem z tyłu jako pasażer. Kurwa, stary i normalnie błędnik mnie właśnie... Bo mi niedobrze, ja mówię, kurwa. Ale tak samo Gracja mówi, kurwa, jakie auto jest miękkie, jak tym rzuca, jakie chuja, byśmy mieli twarde, to kosa, żebyśmy tak nie cierpieli, nie? Każdy, wiesz, jakby zasnął coś, nie? I od tamtej pory, jakby, zauważyłem, że mam błędnik nie tak. Potem było wesołe miasteczko i pojechałem z kumpla córką, bo się bała, na taką szybką karuzelę, że się, wiesz, takie filiżanki, takie, nie filiżanki, kręciło się to, wiesz, wokół karuzeli i jeszcze wokół własnej osi. Szybko. Ja pierdolę, stary, 2 dni mi głowa bolała. I od tamtej pory właśnie odkryłem, że mam coś z błędnikiem, nie? I potem właśnie przed tym VR. I chuj. Nie wiem, czy to... od dziecka miałem przejebane. Nie mogłem jeździć na karuzelach kołowych, żadnych, takie nic, co się kręci w koło, nie? Mhm. I nie wiem, czy to, kurwa, starość, czy coś mi się po prostu stało, czy gdzieś tam coś mi się, kurwa, dzieje, czy... Chuj. Chorobę lokomocyjną mam taką, stary, że do babci jeździliśmy co weekend. Tam babcia od Pruszkowa mieszka, nie wiem, 60 km w Warawie Mazowieckiej mieszka, nie? Mhm. Po drodze do Rawy Mazowieckiej mieliśmy zawsze 2 stopy na żyganie Krzyśka. Ja pierdolę. Całe dzieciństwo, kurwa, stary, nie? Nieźle. Więc dziwne to jest, że mnie ten VR nie rusza. Jestem, powiem ci, jestem sam zaskoczony, nie? Ale Anka tak samo, wiesz, Anka ma chorobę lokomocyjną, a VR jej nie rusza. Gra, czy chwilę tam się działa, ale nie uwierzę, że się oła, mi się chęci po prostu. Luz. Jak ja jej mówię o tym VR, to się patrzy na mnie jak na idioty i nie wie, o co mi chodzi.
No ja też nie wiem, o co chodzi, bo Julia tak. Julia pogra 5 minut i już. O kurwa, już nie mogę, nie. No. Kurwa, o co ci chodzi? Kurwa. A trochę biją. Dziwne to jest, naprawdę dziwne. Muszę się pompować, kurwa. To mi przypomina jakiś instans, teraz nie mogę sobie przypomnieć, co to było. A ja ci powiem, którą, tą pod wodą taką, co tak, się z wasirami tak, bijesz. Tak. No. Widzisz? Dokładnie tą. A to tam na końcu jest takie drzewo świecące. Mob taki wielki? Na końcu tutaj też jest? Taki mob, co go bronisz, a on potem rośnie, co ośmiornica przypływa i nie ośmiornica, tylko taki jakby kurwa kraken i on próbuje się dostać. Tak. I pijesz z Purified Waters i rośniecie w górę i go zabijacie, nie? A, to nie o tym mówię, nie. Nie to mi przypomina. No taka winda jest z Jellyfish. Tak, wiem, no nie, myślałem, że chodziło ci o ten Underbog, czy coś tam w tym. A to nie. Ale... Nie, moim zdaniem przypomina ten z nagami najbardziej, kolorystycznie. Aha, mi chodziło bardziej o budowę ścian i te filary i ozdoby filary, wiesz? Mhm. Teraz nie pamiętam, ale jest taka instancja właśnie, gdzie na końcu, w ostatniej części, boss to jest taki jakby świecący kryształ chodzący, a trafiasz na takie mopki elitarne drzewa takie, ale one są takie świecące na jasno-biało, takie niebieskawe światło, takie kryształowe. To jest chyba Wrath of the Lich King, mi się wydaje, się pojawiło. A chuj, nieważne. W razie przypomina mi to już jakby revamp graficznych ścian. Co się w sumie, kurwa, nie liczy jebać. W ogóle jak to się instancja nazywa? Robolife Pools. O kurwa, zapomniałem, że hełmu nie mam. Ja pierdolę. Muszę jakiś hełm wydropić, kurwa, i to szybko. Aha, na smoki wsiadać? No, nie mam hełmu, bo wyjebałem ten jebany engineering, a miałem okulary, kurwa, z engineeringu i bez nich automatycznie nie działają, kurwa. Aha. Aj. Dobra. Zostawić go, kurwa, na chwilę chociaż. Strasznie jakieś, kurwa, jest zamieszanie. Ale kratki spadają na tym dungeonie. Cały dungeon mam 43, kurwa, tak trochę mi się niewygodnie wręcz gra, powiem ci, bo widzę, że zwalnia, nie? I jak się obrócę w którymś momencie i mam 60, a jak się zaczynamy bić z mobami, to patrzyłem 43, 39, nie? Aha, no to widzisz, patrz, ja muszę tego nie widzieć, bo ja, kurwa, nie widzę różnicy. No to zobacz sobie, jak będziemy się bili z mobami, na ten znak zapytania najedź i zobacz, jaki masz frame rate, nie? Aha. Tam na dole, wiesz, w prawym rogu, nie? Tak, no, tylko zostaje mi ten. No teraz mam 55, nie jest źle, kurwa. A ten, ja nawet, kurwa, jakieś wideo robiłem, dokumenty robiliśmy o tych weteranach. Z tym, wiesz, z tym kumplem, co do Netflixa pracował i wiesz, zrobiłem wideo, mówię, kurde, zrobiłeś to w 60 klatkach? Ja bym tak odruchowo, bo tak było nagrane. Aha, oła, nie użyłeś 60 klatek do filmu, a ja tak... Nie, filmów się nie robi, no. No, mówię, kurwa, nawet nie widzę tego, kurwa. Filmy hollywoodzkie w ogóle, dlatego nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że filmy hollywoodzkie mają inny efekt niż polskie filmy, nie? No. I nie wiem, czy ty to widzisz. Widzisz to w ogóle, że film polski jest taki, kurwa, jakby bardziej wyrazisty i płynny, tak, a hollywoodzkie tak, są takie, bo tak, używają raz, że innej kliszy w Hollywood, nie? A no, dwa, że innego rodzaju, inną ilość klatek dobierają na sekundę. Tam jest chyba, nie pamiętam, 27, nawet 30 nie ma w Hollywood, nie? Aha, no tak, widać. Specjalnie taki efekt jest, a Polacy tak nie robią. A to zależy od kamery i od kliszy. I ogólnie od tych klatek, ale chodzi o to, że oczywiście Amerykanie mają więcej pieniędzy i mają fajniejsze te technologie, nie? Aha. Jest różnica, jest. Ja robię wtedy, kiedy trzeba robić. Dokładnie. Ty wyobrażasz sobie, że to koniec? Kurwa, ty proszę, to było jakie banie. 266, o dobra, czesty mi wypadł. 264 i 62 level, bardzo pięknie. Wychodzimy z grupy, nie? Mhm, tylko patrzę, bo... Tutaj mam speak to... Widzisz... A może to poniżej mam questy, dobra, nieważne. Level 70, kurwa. Jebańczy, kurwa. Mieliśmy level 70? U mnie w gildii, kurwa, lecą już level 70, level 60, level 70. Jebane chujki, siedzieli pewnie, wiesz. Ludzie siedzieli, kurwa, wiesz, całą noc, nie? Tak. Ja się kładę się
15 po północy Asmund Gold siedział i jego sobie odpaliłem na Twitchu, żeby mi nabił kurwa tego smoka, bo wiedziałem, że kurwa będzie ten. Długo siedział, no i jak wstałem o 6.40, to on jeszcze siedział. Ja normalnie, gdybym nie miał dzieci, tak? Tak jak byłem z Natalią, no to też byłby tak, że kurwa całą noc bym siedział do rana, bym padł na ryj. Ale że kurwa dzieci litości nie mają, 6 rano akurat pobudka, bo trzeba ich o 7.45 rozwieźć po niańkach i szkołach. Ty, i już mi kurwa, lecę sobie, pusto jest, lecę sobie spokojnie, leci Aliant i teraz mnie zatakował. Inni mi mijali kulturalnie, żeby ten mnie postujesz. No dobra, okej, okay, no. To jest, to jest kurwa, no jak to się mówi. To jest MMO, tak? To jest kurwa PvP, chuj. Należało mi się, okej, okay, no ale kurwa, na początku... Nie, ja normalnie podjąłbym rękawice i bym ich kurwa ścigał, nie? Tylko, że teraz jest proces, wiesz, levelowania, nowy dodatek, więc no, to sobie powinien dojać. O tym mówię, żeby, gdyby to były jakieś, wiesz, jakieś... Tak jak mówiłeś przed chwilą, no kurwa, żeby to był kurwa jakiś stary content, po prostu mi była nuda, okej, ale to jest kurwa, jestem skupiony na questach, na levelowaniu, gdybym kogoś napierdalał teraz. Ale to widzisz, czym jest rzecz, no to Blizzard ma dobre pomysły, bo wcześniej byłeś tutaj, to był serwer PvP i nie miałeś wyjścia, musiałeś się napierdalać, nie? Mhm. A teraz sobie wyłączysz i chuj, nie? Prawda, dobra, make this in home, I'm at home i teraz jebiemy kurwa Dalaran. Tak, Krysiu. Mam w końcu jakiś list. Może w końcu ten smok dotarł. A to jest, nie wiem, czy Blizzard będzie to wysyłał te kurwa dropy po to, jak się zakończy event? Mówi ci, w CFTS masz tak, że robisz tego dropa, wpadnie ci, raz się zaogłosz na grę i już masz w plecaku. Już nie musisz odbierać, nie masz w grze żadnych maili, po prostu masz w plecaku i chuj, nie? Mhm. A czy ja po co tu przeciąłem? Aha, żeby ściągnąć PvP. Okej. Okay. Dobrze, chodźmy, sprawdźmy, kurwa, czy jest smok. Ale ci ludzie, co handlowali, to mam ktoś, kto wydał 3,5 tysiąca euro, to musi być teraz wkurwiony, co? Ale powiem ci, ludzie mają jednak najebane. Ja, wiesz, wydawałem, wiesz o tym dobrze, że ja wydawałem realną kasę na takie rzeczy w grze. Ale to było 50 zł, 25, nie wiem, 15. Nawet gdybym zarabiał miliony, nie wydałbym, kurwa, 3,5 tysiąca, kurwa, euro na coś, co mogą mi, kurwa, w każdej chwili zabrać, bo jest cyfrowe. Nie. O, zgadza się. No ale tak. Zgodzę się z tobą, ja bym też mocno uważał z rzeczami takimi wirtualnymi, nazwijmy to, tak? Wiesz, jakbym miał w chuj sosu, to wydałbym realny sos na jakiś kurwa gadżet z gry, na przykład Warcrafta, zresztą na figurkę tego Illidana za 600 funtów. Wydałbym, jakbym w chuj sosu miał, nie? Ja bym miał powiem ci prawdę, Krzysztofa. No? Jakbym miał w chuj siana, to bym nie grał w gry. Nie? Poważnie ci mówię, nie grałbym gry. To jest coś, co lubię robić, ale to jest filler taki, wypełniacz, bo jestem biedny, kurwa. Stary, jakbym miał wkusiana, to bym sobie pływał na jakichś kanaryjskich, na jakiejś, kurwa, łódeczce, nurkował, kurwa, chodził po restauracjach, wyjebane w gry komputerowe, kompletnie, mówię ci. Poważnie ci mówię. Ja się z tobą zgadzam, też bym to robił, ale jednak grałbym dalej w gry też. Bo mi to sprawia przyjemność. Ja sobie zdaję sprawę, że nie. Że ja mam tyle rzeczy, które chciałbym w życiu robić, tylko potrzebne jest siano, że podejrzewam, że do tej playki może bym musiał tam raz na pół roku w coś sobie zagrać. Nie? Z drugiej strony masz też rację, kurwa. Jak ja bym mógł podróżować po świecie, gdzieś sobie jakąś łódką pływać, łowić. Ja bym miał teraz grać tu w Warcrafta, a mógłbym siedzieć stary na Kanaryjskich i łowić rybki na swoim jachcie, to w piździe mam tego Warcrafta. No to... Razie ci mówię, nie? To jest. No. Ja sobie zdaję sprawę z tego, gdzieś ostatnio czytałem artykuł o tym, nie? No. Że ludzie bogaci nie grają w gry komputerowe i takich wyjątków jak Henry Cavill to jest bardzo mało. Aha. Bo ludzie bogaci nie grają w gry komputerowe, bo ludzie bogaci nie siedzą na YouTubie, ludzie bogaci nie siedzą na social mediach, nie? Bo mają po prostu ciekawsze życie, kurwa, i ciekawsze rzeczy do roboty. I ja się z tym zgadzam, jakbym miał siano nieograniczone, to bym nie grał w gry, no mówię ci poważnie, no. Pani masz rację, może ja sobie tam pogrywał tak jak Henry Cavill, ale częściej, wiesz co, siedziałbym na przykład w Hiszpanii, ruchał dziwki. Na przykład, nie? W ciągu jakiś kurwa koks, jakieś imprezy, nie no. Na przykład. Pewnie bym się skupił na ruchaniu zawodowym. No. Ale mogłoby tak być. Kurwa, zginąłem, ja pierdolę jebana lawa. A ja mam mojego kurwa, mam mojego Proton Drake'a, kurwa. I zaczynam latać, panie. Ale coś latasz? Tak, właśnie trening przechodzę. O, proszę bardzo. Ale to...
I lata się inaczej niż zwykle, czy normalnie się będzie latało, nie wiesz? Napierdalasz ikony, jak chce przyspieszyć, czy dać w górę, wiesz o co chodzi, to masz skille, nie? Czyli tak jak ten, jak Draktyr. Tak, jak Draktyrem, o, coś takiego. Jak wsiadłem na monta, to mi się pojawiły te skille na pasku i... Okej. Okay. Fajnie, wiesz co, na razie fajnie są zrobione te początkowe krainy, bardzo mi się to podoba. I te smoki pasują, wiesz, bo ludzie, kurwa, smoki, tak samo ludzie narzekali na pandy, ale przecież smoki są nieodzowną, kurwa, częścią fantazy każdego, tak? Nie, nie, ja słowa nie powiedziałem na smoki, no bo smoki, tak jak mówisz, smoki to są smoki, kurwa, to fantazy zawsze musi mieć smoki, nie? No. Bardziej smoki niż, kurwa, pandy, nie? Dokładnie. A grafika krain, kurwa, a to, co teraz przeżywam latając na tym smoku, to się, kurwa, nie da opisać, nie? Jak jest zajebiście zrobione. No. Jak jest piękna, kurwa, kraina, stary, nie? Dokładnie. Dokładnie. Jedyne, co mi brakuje, tylko kurwa w tej kurwa głupiej grze, no. To myślałem, że ktoś wpadnie na to, jak będą teraz to UI zmieniać, że chciałbym... Często lubię wyłączać UI, żeby ta gra wyglądała fajniej. Wiesz, co chodzi? Ja tak właśnie teraz zrobiłem, sobie oglądam widok, jak lecę. Okej, więc chciałbym, żebym mógł ograniczyć, co wyłączam. Rozumiesz? Tak. Że jak naciskam ten guzik, to nie znika wszystko. Chciałbym, żeby znikł czat, żeby healthbary znikły, żeby questy znikły, ale na przykład chciałbym, żeby skille zostały, nie? Bo chciałbym widzieć, kurwa, jak się steruje smokiem. Albo chciałbym, żeby minimapa została. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, tak. I nikt na to, kurwa, nie wpadł, jebano, kurwa, pedały. Powinni dać ci pełną rękę do customizacji swojego ekranu. No. Tak. Żebyś nie musiał, Adolf, po prostu to, co widzi, to, co chcesz widzieć, żebyś widział. Tak. Opcja. I na przykład niech się to włącza, niech się pozostałe widoki, bo to było w paru grach, to nie jest, wiesz, Rocket Science, nie? Aha. Że na przykład pozostałe rzeczy włączają się tylko w momencie, kiedy na przykład wchodzisz w kombat, nie? Mhm. No. A imersja jest niesamowita, jak wyłączysz Wii. Niesamowita, kurwa. Ja często jak właśnie teraz, a szczególnie jak się nauczyłem tym palkiem grać, czy jak wczoraj grałem tym moim Death Knightem, to jak walczę, to często sobie wyłączam UI, bo wiem, jakie czary napierdala. Wiem, wiesz, już odruchowo wiem, gdzie palec mi skacze, bo którym się czar, wiesz, cooldown szybko robi, nie? I walczę bez UI właśnie, bo mi się wtedy mega podoba. Widać wszystko, nic mi nie przeszkadza, nic mi nie zasłania. Ale powiem ci, że teraz patrzę, że nie można latać normalnie tym Drake'em, nie? Mhm. Latasz nim dokładnie tak jak Draktyrem, czyli muszę napierdalać skille, nie mogę nacisnąć spacji i on mnie poleci w górę, wiesz, o co chodzi? Kumam. Znaczy, wiesz co, z jednej strony to jest dobre, bo masz to samo co Draktyr, czyli Draktyr latał, nie ma przewagi, tylko Draktyr lata sama, ty masz mounta, a z drugiej strony, wiesz, też jakby nie dostajesz pełnego latania na początku gry, więc musisz trochę eksplorować, przeżywać tego, nie? Ale z trzeciej strony nie musisz napierdalać Pathfindera, kurwa, jakieś repy, żeby odblokować latanie, więc... To jest takie wypośrodkowane, więc moim zdaniem też nie jest złe, jest okej. Okay. Nie, wiesz, ja nie narzekam, zobaczymy, może wcale tak nie jest, może tak jest tylko na początku, dopóki 70 nie odblokuje, nie? Mhm. Ten Pathfinder, no ty narzekasz, a ja na przykład nigdy nie narzekałem na Pathfindera, nie? Uważam, że Pathfinder to była fajna rzecz, bo experience, jaki przeżywasz, kurwa, na początku, jak wszyscy muszą jeździć i nikt nie lata, jest niesamowity, uważam, w tej grze. Tak. Ta gra jest stworzona nie do latania, ta gra jest stworzona do przemieszczania się po ziemi, kurwa. I ten experience, że wszyscy są na ziemi i wszyscy razem questują i tutaj trochę PvP i tutaj, to jest coś niesamowitego, moim zdaniem, nie? Tak. Masz rację, zgadzam się z tobą. Nie bolało mi to, że nie latałem, bo ja też lubiłem to, co mówisz, to wszystko się z tobą zgadzam, tylko chodziło o to, że żeby odblokować potem latanie, to trzeba robić Pathfindera. A... Jedyny, gdzie mnie właśnie bolało brak latania, to ten jebany, kurwa, Shadowlands, bo te krainy były tak spierdolone, bo ciągle, kurwa, widzę, że to jest quest, ale nie wiedziałem, że muszę iść na górę, kurwa, zanim znaleźć schody, musiałem się nabiegać, irytowało mnie to, a jak wiesz, jak miałem godzinę czasu nagranie, bo bym przed tylko Leoś spał, to ja połowę czasu marnowałem, kurwa, na bieganie i znajdowanie jakiejś drabiny, kurwa, schodka czy czegoś, nie? No, to dobra, no tutaj nie ma o czym dyskutować, bo po prostu... To chujowy dodatek był, kurwa, nie? No tak, tak. Bo w innych dodatkach mi jakoś tak nie bolało to, nie? Ja to robię kustomizację mojego smoka. Mam specjalne miejsce, ale kurwa, wszystko mam zablokowane, więc i tak chuja mogę odblokować, nie? A to co napisał Jasik, że zabił jakąś elitę i odblokował, ja miałem dwie elity, zabiłem elitę i też odblokowałem jakiś transmog dla tego, czy kustomizację dla smoka, wiesz?
Ja też mam, ale nie wiem, czemu nie mogę jej użyć. Coś tam jest napisane, ale nie chce mi się teraz, kurwa, dochodzić, o chuj chodzi. Halo. Halo, ty ślepa, kurwo, ty. Ja pisałem do ciebie z pół godziny temu, że jesteśmy na Discordzie. Każe robić. Gdzie do mnie pisałeś? Tu na Warcraftcie, wyżej. Jak ale przewidzisz... nie było w domu. Nie było mnie w domu. Byłem, miałem grę włączoną, a byłem zmarty do pracy, byłem z dzieckiem w sklepie, kurwa, i wróciłem sobie, no ile jest? 20 minut temu max. Aha. Pisałem ci, że jesteśmy na tym, na grze, tylko że każda sobie robi swoje. No. A tylko sobie gadaliśmy i ten, i że teraz... Co jest, kurwa? No i zrobiliśmy tego dungeona tak samo, nie? Aha. No łatwy, nie, ja po prostu teraz... szybki, łatwy był. Fajny. Ale wiesz co, bo ja mam item level już ten, ja mam tam 284, nie, to nic z tego dungeona dla mnie nie leci. Ja mam 264 po tym pre-patchowym i jeszcze nic dla mnie nie wpadło, co bym mógł użyć. No, wszystko jest poniżej mojego levelu, więc luza. Leveluje się, a ten świat jest prosty, ciężko kurwa zginąć. Ciężko zginąć, bo co zrobiłeś pre-patchowego armora i tak dalej, nie? No nie, ja mam większy, nie? No tak, okej. Więc jest łatwo, tak jak ten, dopiero pewnie jak już zrobię max level, to może dopiero wtedy coś się pozmienia, nie? Ale ładny jest świat, właśnie gadaliśmy z Krzyśkiem, poszedł się wysiekać. O, już, kończyłem. Ładny jest ten świat, kurwa, ładnie wygląda, naprawdę, kurwa, jak na razie są same pozytywne wrażenia, jeśli chodzi o to. Tak, nie, spoko i fajnie, bo ten, nauczyłem się wszystkich tych, nauczyłeś się profesji? Mhm. Nie, bo ja tam teraz, tylko nie wiem, czy zrobili tą, jak to się nazywa? O, jestem. Okej. Cześć, archeologię nie wiem, czy zrobili też, kurwa, w tym dodatku, czy nie, czy dolali z powrotem. Nie wiem. Ty, Mariusz, a ty robiłeś tego dropa, czy nie? Nie, jeszcze nie, ale ile czasu jest, ile dni na to jest teraz? Tydzień chyba? Nie, 4 dni chyba. Do pierwszego, albo do 30. Włączę pewnie sobie w nocy dzisiaj, żeby sobie leciało. Ale mówicie, no kurwa, tamten smok się nie pojawił, nie wiem o co chodzi, kurwa. Ten Feldrick? No. W Sea of Thieves jest jeb, bum, chuj i jest, a tu kurwa nic. Mhm. To nie wiem, powiem ci dlaczego, ale... Ale no chyba, że... A sprawdzałeś w tym twoim tej książce, że czy nie ma wpisać? Tak, no kurwa, no tak, no pewnie, że tak. Sprawdzałem na mailu i sprawdzałem w książce. Nie wiem, tak mówię do Krzyśka, że może dlatego, że jak się kurwa na przykład, nie wiem, skończy event, może wtedy te dropy się pojawią. Może, chuj mi. Zresztą wiesz, to taki mount jak nie mount. Ja się tylko śmieję z tych co ludzi, co wydali na niego prawdziwe pieniądze na tą kartę, nie? No tak. Bo on 3,5 tysiąca dolarów, kurwa, karta kosztuje. Czy pewnie teraz już nie. Fajny jest ten system glidowania tego rozpędu, zajebiście to wygląda. Aha, bo ty już masz tego smoka, tak? Tak, znaczy no... A którego tego czerwonego primala najpierw odblokowałeś chyba? Nie masz wyboru. Nie masz. Bo on chyba po kolei się je odblokowuje, nie? Tam chyba w każdej krainie inaczej. Innej. Czemu ja nie doleciałem? No bo ale musisz tam napierdalać to ten, nie wiem, ten pierwszy skill, żeby on przyspieszał cały czas, nie? Jeden jest taki, że do góry podlatuje trochę. Ale właśnie wiesz, to mi się żaden skill nie pojawia na pasku, tylko aha. Spacją naciskał jakieś kurwa guziki, aha. Nie, pojawiają się na dwa paski, na pasku dwa skille, od razu jak wsiadasz na Drake'a. Krzychu, mogę ci wysłać screenshota, ja ci pokażę co ja mam. Nie no, wyślij. Nie mam tylko takie... No to przeszedłem to. No wsiadam na Drake'a, od razu mi się pojawiają dwa skille, tak jak u Draktira. Jeden jest leć w górę, a drugi jest leć szybko, nie? Nie, mi się pokazało... No tak. Masz, patrz, mi się pokazało tak, nie? Się pokazuje, czekaj. A może to wyłączyłeś, kurwa, w... jakieś wcześniej? Nie, to tylko pasku się pojawia, patrz, kurwa. Patrz, mam wysłane zdjęcie. I pojawiło się to... O kurwa, gdzie ja poleciałem? Ja pierdolę. Pojawiło się to, co mam teraz tutaj. Na zdjęciu. I te jajeczka się ładują. Jak jest niebieski, to ja mogę nacisnąć spację i wtedy mój smok przy... Chuj jajeczka. Jajeczka cię nie interesują. Na pasku normalnym skilli pojawiły się dwa skille, takie jak u Draktira, nie? Okej. Okay, jajeczka wyjebane w te jajeczka. Dobrze, Krzychu, ale ci mówię, że mi się nie pojawiły. Pojawiły ci się tylko, kurwa, na którymś pasku, którego może nie masz zadanego, wiesz? Kurwa, tak teraz patrzę. Bo u mnie się nie pojawiły tam, gdzie jest 1, 2, 3. Ty możesz mieć, kurwa, główny pasek niedodany. Weź escape naciśnij. Aha. Wszystko zależy, czy używasz UI swojego, czy growego. No jest, dobra, ziomuś.
No. Ziomuś! No. Weź kurwa w książkę Spellbook i poszukaj Dragon Riding. I tu są wszystkie skille do wyciągnięcia. Spellbook. I znajdź Dragon Riding. Nie jest. Takiego smoka. Tak jest. I rozwin go i masz Sword Forward. Tak, tak, tak. Mam. Tra la la la, wszystko mam. Dziękuję ci, Krzysiu. Fajny jesteś. Dziękuję ci, że jesteś w moim życiu. Dobra, mam wszystko, okej. To bo on się będzie nazywać Relax Strasza. To najśmieszniejsze jest, że my wszyscy mówimy Sza, nie? No. A przecież oni nie są Sza. Oni są Straza. No, bo przecież oni nie mają Szy, kurwa, nie? No właśnie. To... Ale ja też tak mówię, to jest Alex Strasza i chuj, nie? Dokładnie. A po co my tu przyjechaliśmy? Co ja tu mam zrobić? Więc wyjebałem engineering i mining i wziąłem herbalizm i inskrypcję. No, tym bardziej, że dodali teraz coś nowego tam z tymi setami, bo nie dość, że są sety kart, to jeszcze są jakieś boxes, kurwa. No a co, że możesz... Nie mam pojęcia, o co chodzi, kurwa, nie? Nie mam pojęcia, nie? Wiem, że chyba dodali, wiecie co dodali chyba? Co? Chyba dodali taką opcję, która była w Lineage'u, z tego co dobrze zrozumiałem na razie, że możesz orders zakładać, tak, czyli... Crafting orders, tak. Well, tak, w Lineage'u robiłem tak, że na przykład jak chciałem, żeby ktoś coś wykraftował dla mnie, to ja nie musiałem szukać tej osoby, ani tylko wystawiałem order i jak ktoś był zainteresowany, że na przykład za 70 tysięcy chcę, kurwa, żeby ktoś mi craftnął coś tam, no nie? To ten ktoś mi to zrobił, nie? Zajebiście to było w Lineage'u rozwiązane 20 lat temu, kurwa. Na aukcji to ma być właśnie, że będziesz mógł ileś tam tych ordersów zrobić, tylko że jakiś limit jest, mi się wydaje. Chyba, no i tak było w Lineage'u, nie? Że jak chciałeś na przykład skupować skały jakieś, to wystawiałeś order, że na przykład chcę kupić 1000 skał, ale cena nie może być wyższa niż 10 za sztukę, nie? I zostawiałeś na noc i sama postać ci sama to skupowała, nie? Chociaż nie wiem, czy ze sprzedawaniem tych ingrediencjów jest tak samo, ale z craftingiem chyba tylko. Z craftingiem tak, ale no zobaczymy jak dojdziemy. Ty nie musisz mieć wszystkich maców, tylko może ten, kto zamawia, może mieć macy też. Tak, 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 bo ty możesz mieć, tylko za usługę płacisz, nie? Ale niektóre macy są takie, że ty musisz je mieć. No bo są Bob, no jasne, no Mariusz. No właśnie, z profesji na przykład twojej. Mariusz, kurwa, nie tłumacz oczywistych rzeczy mi, bo tam pojadę i ci jedne, kurwa. Chodź. Dobra. Ja pierdolę, jakie fajne rzeczy. Co? Kurwa, jak są wszystkie takie zajebiste. Mam jakiś, kurwa, słuchajcie, koszyk na plecy z roślinami, taki jak plecak. No. Nie? A, bo to zajebisty jest zajebisty kapelusz z fishingu i muszę wybrać jedną rzecz, a ja chcę wszystkie, kurwa. Nie, chodzi o to, że to są, znaczy nie wiem, czy to dobrze rozumiem, ale bo teraz jest ten equipment do craftcenia, nie? Że jak jesteś crafterem, to robisz sobie do danej profesji cały equipment i wtedy lepiej craftisz. Aha, dobra. No tak, bo mam do wyboru, mam tak, mam herbalizm, mam do wyboru cooking, mam do wyboru inscription i fishing, nie? Ale wszystkie te rzeczy sobie możesz zrobić i jak zmieniasz profesję na daną, będziesz używać, to możesz sobie wtedy... No dobrze, na razie mi każe wybrać jedną, kurwa, nie? Nie wiem, co wybrać. Ja wziąłem odruchowo mining i chyba wezmę, kurwa, ten herbalizm, tak jak zawsze, będę po prostu zarabiał na roślinkach i skałach i jebać tam, kurwa, jakiś crafting. Na to godzina jest. Kurwa, dobra, panowie, ja spierdalam na razie, bo muszę zająć się dzieckiem i do przedszkola go zaprowadzić za chwilę. No, spoko. Będę, zaprowadzam go do przedszkola, wracam, idę grać, kurwa. Na razie wszystko, co tu widzę, Krzysiek, mnie się podoba, ci powiem. Mnie też, fuj. Muzyka, wygląd, map, to latanie. Wszystko tu jest, kurwa, git. Tylko jedyne, jak zaczynałeś w tej, na tej wyspie, jak przyleciałeś, to cię prowadził taki smok, on się nazywał Sandrax, jakoś tak. Kojarzysz go? No. To żebyś takiego smoka mógł zrobić, żeby on twój smok tak wyglądał, żeby mógł mieć taką twarz, takie ciało, kurwa, takie wielkie jak Tauren, taki smoczy Tauren. Takim pedałem po prostu ci chodzi, kurwa, jak ten Draktyr. Dokładnie, to było już, kurwa, rewelacyjnie. Wyślę ci jaki mu kapelusz. Nie wiem, czy ci będzie podobać, ale ja to lubię, kurwa. Pokaż. Czekaj. Wędkarki, dobra. I chuj, bo. No i masz prawo tak myśleć, no. Masz prawo tak czuć. To jest MMO i tak Tauren mój, kurwa, będzie wyglądał. Dokładnie.
Fishing, gdzie jest ten fishing? Zamierzam się mocno przyłożyć do tego dodatku z typu cooking, fishing, kurwa i wszystko, nie? Ja sobie obiecałem to samo, ale to wiąże się z tym, że nie będę miał czasu na inne postacie, tylko będę paladynem grał. I może dobrze. Może ewentualnie mojego No urlokę. Właśnie, podobnież, kurwa, jest wszystko tak tutaj alt-friendly, że nie trzeba tych, wiesz, jak rozwijasz te skille smocze i reputacje, to wszystko jest, się dzieli między postacie, nie? Tak? Tak, więc ma tak być, że po to masz ten rysunek tam na mapie i zobacz, że tutaj są repy, nie? Dragon Scale Expedition, Maruk Centaur, tak, i Scar to Scars, tak. I że to jest bind account, kurwa. A, super. Co mnie najbardziej cieszy, właśnie najbardziej cieszy, że jest napisane Iskara Tuskar, czyli z Tuskarami, bo ja bardzo lubię tych Tuskarów. Ja to samo zjewę na ich punkcie, a nie wiem, czy widziałeś, ja już byłem na tej pierwszej mapie, jest wioska ich cała, już byłem w tej wiosce. Tak, jeszcze nie byłem, nie. No. Gdzieś przez przypadek trafiłem, jak błądziłem, wiesz, kurwa, i jest normalnie cała wioska Tuskarów nad jeziorem, żyją, łowią rybki i to będzie moja baza wypadowa, nie? No wiesz, kurwa, oni byli pokazani już na tym filmiku wstępnym, że łowiły ryby, to nie pokazali go tak, wiesz, tak o, po prostu to był jakiś teaser, bo mi się wydaje, nie? Ja się wkręcam mocno w ten dodatek. O, czekaj, mam czekaj. Kurwa, mało mam ten pokój. Wyjebałem nogą w drzwi, kurwa. Już sobie najmniejszego palca u sobie połamałem u lewej stopy, kurwa. A biegłem, bo mi przynieśli te słuchawki, które kupiłem z wyprzedaży na Black Friday. Zaczymy zaraz. Ale pudełko, dobrze, że... Jakie słuchawki? Nie wiem. Zaraz ci powiem, jak się nazywają. Jak patrzyłem, to kosztowały normalnie 100 funtów, tam 120. No dobra, no nieważne, cena mnie nie interesuje. Interesuje mnie marka. Już ci powiem. Właśnie pewnie okaże, że miałem nabrać na Black Friday'owy, kurwa, chwyt. Pewnie tak, kurwa. Ale jak sprawdzałem, to ogólnie kosztują po 80 na tym. One się nazywają Spearhead VRX Gaming Headphones. I jest firma One More, coś takiego, nie wiem, co to kurwa jest, ale wyglądają fajnie. Nie. Zobaczymy. A kupiłem je tylko dlatego, że była przecena ze 100 na tam chyba 30 czy ileś funtów. A chodzi mi też o to, że potrzebuję drugich, żeby nie przenosić słuchawek od Xboxa tutaj na górę. Bo ja taki jebnięty jestem, nie? Wiesz co, wyślę ci zdjęcie. Ja jestem takim prostaczkiem, że wyobraź sobie, że gram z tobą cały czas teraz, kurwa, i gadam na słuchawkach od telefonu. No wiem, ale chodzi mi z tobą... I tak mam w pisie słuchawki gamingowe. Miałem jedne w życiu, nie, dwie sztuki miałem w życiu i mi się obie popsuły. Jedna mi popsuła Julia, miałem takie fajne Legiony. I kurwa, siedzę, cały czas siedzę na słuchawkach takich dołusznych z telefonu. Wyślę ci zdjęcia, bo ten... nie kupiłbym ich, jak się fajnie otwierają, ale była ta przecena i tak dalej. A ja wiem, staćcie, ja wiem, kurwa. No, znam. Dokładnie, ja dokładnie. A druga rzecz jest taka, że jak dużo gram, a ostatnio gram dużo na słuchawkach, jak właśnie tu gram z dziećmi, gadamy sobie, więc mnie potem uszy bolą, kurwa, nie? Mhm. O tych telefonowych. Na szczęście takiego efektu nie mam na żadnych słuchawkach, nie? Znaczy ja mam fajne słuchawki JBL-a, nie że gamingowe, ale bluetoothowe i zajebisty dźwięk z nich jest, nie? Mhm. No. Tylko nie używam ich, jak gramy razem, dlatego że mikrofon w nich jest dość chujowy i nie chcę po prostu, ja wiem, jak mnie wkurwia, jak ktoś ma chujowy mikrofon, więc nie chcę was narażać na to, nie? Rozumiem. Czyli wyślę ci te zdjęcia tych słuchawek, jak to wygląda, pudełko w ogóle. Pudełko jest też kozackie zrobione. Zaraz rozpakuję, zobaczymy, czy nie mogę podłączyć. Mają fajny mikrofon. W ogóle wiesz, świecą na czerwono, tak wiesz, jak lubię. Czerwony, sitowy, kurwa, kolor. Świeci mikrofon, świecą słuchaweczki. Jak dziecko, kurwa. Tak, jestem dzieciakiem, to tego się nie wstydzę. Jestem, kurwa, dziecko jak chuj. I chuj. To mi mocno zależy na Bluetoothie zawsze, bo ja lubię mieć słuchawki, z którymi mogę wstać od biurka, nie? O kurwa. Pudełko jest kozak. Pudełko jest... Kurwa, postaw je, kurwa, na swojej tapczan półce i patrz na nie. Czemu mnie leją? Typowy Polaczku, kurwa. Jakbyś pojechał do Krzyśka Zielińskiego, kurwa, age 18, 20, to był typowym właśnie Polaczkiem, tapczan półka i pudełka od gier, i pudełka od słuchawek i od wszystkiego stały na tapczan półce. No to ja to poglądam. Ja to mam tak wszystko właśnie, stoją pudełko od kolekcjonerek, kurwa, i innych rzeczy. Tu u góry.
Ja wiesz, jak się pół życia klepało biedę, a potem w końcu na coś człowieka stać, no to człowiek się ten kurwa zadowala, nie? Kurwa, cię absolutnie rozumiem, bo ja pochodzę z absolutnej biedy, nie? Z biedy takiej, że jedzenia nie było, więc kurwa, więc o biedzie wiem wszystko. No właśnie, kurwa. Kurwa. Worek, ale stary, ale jakie to są gadżety, ale się jaram. Kurwa. Pudełko w pudełku, kurwa. Mam tak, mam na USB, ale fajnie, bo jest na USB, ale też jest na jacka, czyli za chwilę je podłączam tutaj pod komputer. USB lepsze, pamiętaj, korzystaj z USB. Ale wiesz, to ten mikrofon, który używam, to ma na jacka, nie? I nie wiem, czy wtedy one... A co, słuchawki nie są z mikrofonem? Są. Są z mikrofonem, no. No to pochuj ci, kurwa, mikrofon. Ten Warcraftowy, dla szpanu. No okej, okay, ale powiem ci, że ogólnie to tak średnio z niego słychać, nie? Tak, żeby nie było. Tak? Aha. Jak nagrywasz wideo, to aha, masz jakość, kurwa, mega super, kurwa, hiper zajebistą, nie? No, no, no. Ale jak gadamy, to takie jest, kurwa... Średnie, nie urywa dupy. No jest lepiej niż tej kamery, ale nie ma tak, że jakbyś siedział koło mnie, nie? Rozumiem. A czasami miałeś takie słuchawki, nie wiem, jakieś tam korzystałeś, ale czasami miałeś, tak jak graliśmy na Play, że siedziałeś koło mnie, nie? Aha, no bo to były zwykłe słuchawki do Play, ale... No, no to wtedy masz tak, jakbyś siedział koło mnie, nie? Okej. Okay. A ja mam słuchawki USB, takie Logitecha, że jakbym je podłączył, to byśmy, kurwa, gadali, jakbym siedział koło ciebie, nie? Aha, okej. Okay. A właśnie są na USB jebane, tylko nie chcę mi się ich wyciągać, bo mają... Kurwa, jest nisko długi kabel, nie? I zawsze mi się gdzieś plącze ten kabel. Ja to się bałem te kable, a to się okazuje, że właśnie jest kabel na USB i jest kabel na jacka, więc jeszcze jest program do tego, do sterowania specjalnych świateł. No to ogarnę kurwa, później. Jest niesamowite, kurwa. Wiem, wiem, wiem. Cieszę się moim szczęściem, nie? Cieszę się dokładnie. Poprzestawiaj kolorki, tak. Ja bym też tak zrobił. Będę w nocy siedzieć na czerwono. Ja kupiłem HyperX MSI, kurwa, klawiaturę z kolorami, to wiesz, jaki kolor ustawiłem? Jaki? Ten, który był defaultowo od początku, kurwa. Czekaj, przymierzę cię, kurwa, leżę na uchu, dobrze. Ale cię na razie nie słyszę cię. No. Ej, no kurwa, rewelacja. Dobra, cieszę, ten bym miał do worka, do kompa i ten mikrofon wtedy odstawię i będę nagrywał sobie i grał na tych słuchawkach. Ja mam fajne, kurwa, mam fajne, które dostałem z laptopem. Powiem ci, dostałem Lenovo myszkę i słuchawki razem z lapkiem. I myszkę, do dzisiaj na niej gram teraz, nie? Tak. 5 lat zapierdala na tej myszce. A słuchawki były zajebiste, ale Julia mi popsuła. I się zastanawiam, kurwa, czy mogę komuś oddać, żeby... Gdzieś musiała coś naderwać, że działa tylko jedna słuchawka, wiesz, o co chodzi? Aha. I się zastanawiam, czy, kurwa, mogę to komuś oddać, żeby spróbował to naprawić, kurwa. To pewnie gdzieś przewód jest jakiś zerwany w którymś miejscu. Gdzieś. Tak, tylko ja nie wiem, jak to otworzyć. W ogóle ja się nie znam na takich rzeczach, kurwa, więc... W ogóle sobie, wiesz, co mi się podoba? Jeśli chodzi o tego nowego smoka i te latanie, że jak naciskasz smoka, to on ci nagle zlatuje i się idzie i wskakujesz, a nie, że się po prostu pojawia pod tobą. Założyłeś to? Widziałem, no. To animacja fajna. Fajna, fajna. Też mi się podoba. Kurwa, mi się ta gra podoba. Ta animacja tego smoka, jak się pojawia pod twoją dupą, kurwa, to wszystko... Krainy, jak są zbudowane, kurwa, jest pięknie. Mam nadzieję, że mi ten plan wyjdzie, tak jak ty mówiłeś, że będę mógł się, kurwa, też tak właśnie wczuć w te craftingi i inne rzeczy. Mam nadzieję, że wam się podobało i że w tym filmie odnaleźliście coś dla siebie i że tak jak my, enjoyujecie się Dragonflightem. Podsumowując tak szybciutko na koniec, jak do tej pory nie ma nic, co by nas tam ubodło, poza tym, co wspomnieliśmy. Wszystko nam pasuje, podoba mi się osobiście to, jak się startuje grę, to, że jest alt-friendly i że rzeczywiście, jak na mainie odblokujecie sobie latanie, to odblokowane latanie już od razu jest na alcie, nie musicie nic tam wykonywać, jest gotowe i skille, które upgrade'ujecie, szerują się account-wide. Podoba mi się to wszystko, o czym mówiłem już wcześniej, ten mały revamp UI, te animacje czarów, to jak wygląda drzewko talentów, to, że można sobie użyć startowego buildu, którego ja używam nawet do dzisiaj, do teraz. To, że nie musicie ładować gry tak wieloma addonami. Ja przestałem używać addony, bo to, co jest w grze, mi wystarcza. To, że na minimapie już jest pokazana, gdzie jest roślinka, gdzie jest skałka, gdzie rybka, więc nie trzeba marnować czasu i biegać, szukać tego, co nas interesuje. To, że można zabijać elity i że z elit wypada transmog i upgrade wyglądu naszego smoka. I te wszystkie udogodnienia, o których wspominaliśmy w filmie, o których wiecie sami i o których Blizzard mówi oficjalnie.
jak dla nas, jak dla mnie osobiście, na dzień dzisiejszy Dragonflight na mega propsie. Jeszcze mi tam nic nie znudziło, ani jeszcze mnie nic nie rozczarowało. Oby tak dalej. Jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie, że będziecie się dobrze bawić i widzimy się w Azerocie. Live long and prosper!